Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpiecz auto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Cześć wszystkim. Dzisiaj na warsztat przyjechała do nas taka Audi A6. Jest to samochód z roku 20 w pakiecie S-Lane. Zamontowaliśmy tutaj Canloka w pakiecie premium, czyli mamy zabezpieczenie plus sygnalizację dźwiękową, co jest świetnym rozwiązaniem, to robimy tutaj fabrycznym klaksonem, także nie ma żadnych dodatkowych kabli, wszystko tutaj działa tak jak fabryka dała. No i teraz tak, wsiądźmy do środka, pokażę Wam jak to funkcjonuje, jak to działa. Klucze oczywiście są już w środku. I teraz tak, zainicjujmy sobie taką sytuację, gdzie powiedzmy ktoś wszedł do tego samochodu, no i oczywiście bez autoryzacji próbuje odjechać. Noga na hamulec, próbujemy sobie uruchomić auto. Ono się oczywiście uruchomiło, natomiast bieg żaden nie chce się zmienić. Cały czas silnik oczywiście jest uruchomiony, ale nie możemy zmienić. Włącza się głośny klakson, jak teraz rozbroję. I teraz tym prostą sekwencją, oczywiście tą sekwencję taką prostą ustawiliśmy na poczet tego filmu, można ją sobie dowolnie zmieniać, konfigurować ile razy się chce i jak się chce. I widzieliście, mrugnięcie awaryjnych świateł oznacza, że zostało już wszystko zautoryzowane, można ruszyć tym autem. Biegi wszystkie oczywiście już teraz wchodzą. Także w taki sposób to wygląda, jeżeli chodzi o ten kod PIN, czyli po prostu ta sekwencja przycisków, możemy się nią autoryzować za każdym razem, ale również i użyć brelełka, który dostajemy w zestawie. I taki brelełk już wtedy wystarczy, że mamy przy sobie, przy kluczach, wsiadamy, jedziemy, automatycznie wszystko wtedy się autoryzuje i odblokowuje, także w ten sposób to wygląda. Dobra, ja teraz wysiądę z samochodu i pokażę Wam, w jaki sposób właśnie wygląda ta automatyczna autoryzacja. Tylko jeszcze jedna kwestia. Jak to się uzbraja? W jaki sposób mamy uzbroić ten samochód? Wyłączmy sobie silnik. Wszystko jest włączone i zwróćcie uwagę na światło awaryjne przy otwieraniu drzwi. Podwójne mrugnięcie oznacza, że auto jest ponownie uzbrojone i możemy teraz być spokojni. Dobra, wychodzę i pokazuję, w jaki sposób autoryzować się brelokiem. Tak więc jesteśmy już poza autem. Klucze razem z brelokiem mam już przy sobie. Teraz w momencie, kiedy wsiadamy do samochodu, tak naprawdę automatycznie już w tym momencie nam łapie się Canlock z tym brelokiem i dochodzi do tej automatycznej autoryzacji. Odkładam sobie obydwie te rzeczy. No i teraz tak, zwróćmy uwagę na te światła awaryjne, bo to one właśnie poinformują nas, że doszło do tej autoryzacji już automatycznie. Noga na hamulec, klikamy sobie start, od razu mrugnięcie, od razu możemy zmieniać biegi. Także w taki sposób właśnie działa Canlock. Dodatkowo, oprócz właśnie tego, że możemy się autoryzować kodem PIN, czy też samym brelokiem, mamy dodatkowo jeszcze opcję na podłączenie się do telefonu. No i tym telefonem również możemy się posłużyć, aby to zabezpieczenie odblokować. Także auto w tym momencie jest już chronione. Gameboy, walizka, podłączenie pod radar, lampę, cokolwiek innego by tutaj nie wymyślili, będzie chronione. Jeżeli masz taki samochód, bądź też inny, chciałbyś go zabezpieczyć, zadzwoń do nas, numer znajdziesz na stronie. Zapraszam, Canlock zabezpiecza auto. Cześć! Zabezpiecz auto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.